Dzień dobry, tu ja mówię. Tylko się zastanawiam, czy ktokolwiek mnie słucha, bo jesteśmy przed wielkim narodowym świętem, wyzwaniem, bitwą, batalią, walką o życie i w ogóle najważniejszym momentem w dziejach Polski, czyli przed meczem z Francją. No ale nowa myśl szkoleniowa, którą właśnie opublikowałem na portalu Twitter, brzmi, ja ją powtórzyłem, nie? Ja bym na coś takiego nie wpadł, jako były junior młodszy MZKS Chojnowianka. Głosi, że proszę Państwa, no my w tym meczu nic nie musimy. Jak wygramy, to będzie wielka sensacja, jak przegramy, to też nic się nie stanie. Proszę Państwa, normalny zespół, normalny trener i normalni kibice, no takie jest moje przekonanie, proszę wybaczyć, powiedzieliby coś zupełnie przeciwnego. My w tym meczu gramy właśnie o wszystko, bo jak odpadniemy, to jedziemy do domu. Ja jeszcze pamiętam mundiale z 1982 roku, to pierwszy mundial, który świadomie oglądałem. Wtedy miałem 10 lat i naprawdę pamiętam każdy mecz Polaków, a już Polska, pamiętam mecz Polska-Kamerun 0-0, gdzie wszyscy byli załamani. Pamiętam spotkanie z Włochami, które się pierwsze też zakończyło wynikiem 0-0. Dopiero później nastąpił ten genialny przełom w meczu z Peru i to był mecz, który się pamięta na całe życie. Tak się buduje legendę, tak się buduje fundamenty do tworzenia czegokolwiek, proszę Państwa, na głupocie, na tandecie, na wycofaniu, na, za przeproszeniem, obrobionych po kostki portkach nie zbuduje się niczego, no ale już nie będę Państwa przy niedzieli katował piłką nożną i nastawieniem do piłki nożnej. Może tylko jeszcze jedno zdanie, też to o tym wspominam na Twitterze, ktoś mi zadał tam takie pytania, a co ty zrobisz, jak Polacy zagrają fantastyczny mecz i pokonają mistrzów świata i przejdą do następnej rundy, czy wtedy odszczekasz? No proszę Państwa, a co ja mam odszczekiwać? Jak zagrają fantastyczny mecz, no to tak jak napisałem, ja zaszczekam radośnie, że w końcu zagrali fantastyczny mecz i pokazali, że potrafią grać w piłkę, a nie zajmują się wbijaniem sobie do głów, że są patałachami, bo do tego to się sprowadza. Natomiast z tego, co powiedziałem na temat dotychczasowych spotkań i występów Polaków, w najmniejszym stopniu nie zamierzam odszczekiwać, bo to po prostu była prawda. Proszę Państwa, nie będziemy się gadować piłką, bo będziemy mieli tego za chwilę pod dostatkiem, natomiast będziemy się chyba gadować czymś innym. Trochę, chociaż postaram się to z dystansem do tego podejść, aby nie psuć smaku niedzielnego schabowego. U mnie schabowy, nie wiem co u Państwa. Proszę Państwa, paszport karbonowy. Pewnie pierwsze skojarzenie, u mnie zresztą też, u Państwa jest naturalne, czyli skojarzenie z paszportem, z przeproszeniem zajobowym. No ale ten, jak wiemy, umarł i poszedł już praktycznie w niepamięć. Nie wiem, czy ktokolwiek, gdziekolwiek tego jeszcze używa. Jeśli macie Państwo jakieś informacje, to chętnie się z nimi ja nie ironizuję, broń Boże, chętnie się z nimi zapoznam w komentarzach, bo zdaje się, że gdzieś w jakimś kraju to było dość rygorystycznie. To chyba Francja była najbardziej rygorystyczna pod tym względem. Ale to teraz tam chyba nie istnieje. Nic mi w każdym razie o tym nie wiadomo. Umarło, przepadło wraz z nowymi pomysłami na ogół panie ludzi. No i właśnie tym nowym pomysłem, nowym jak nowym, starym, tylko przybierającym coraz bardziej paranoiczne formy, jest ekologizm w postaci emisji CO2, a te paszporty karbonowe, jak sama nazwa wskazuje, mają właśnie do tego dotyczyć. Ci z Państwa, którzy kolekcjonują wszystkie informacje z gatunku czy pod szyldem globalizmu, na pewno wiedzą o czym mowa, ale no, Państwo, którzy starają się unikać jakichś toksycznych informacji i treści, to tym Państwu jestem winien małe wyjaśnienie, mianowicie takie, że chodzi o limit przyznany człowiekowi na emisję dwutlenku węgla. Proszę Państwa, ja nie żartuję. Ja nie żartuję. To jest pomysł, który właśnie we wspomnianej Francji, w tej Francji, z którą będziemy grać i w tej Francji, w której te paszporty poprzednie obowiązywały w dość surowej formie, jest lansowany ten pomysł, aby każdemu obywatelowi, citoyen, z tego co pamiętam po francusku, przyznać taki limit karbonowy. I jeśli Państwo myślicie, że to dotyczy na przykład emisji
związanej, podzielonej tam jakoś algorytmami, związanej na przykład z ogrzewaniem mieszkania, bo tak jak ja tutaj sobie jaram w kominku na całego, 3-letnim dębem sezonowanym, no to mnie łatwo podsumować, ile ja tutaj wyemituję, tak? No ale na przykład już taki Kowalski, Nowak, czy François, raczej mieszkający w kamienicy albo w bloku ocieplanym, centralnym ogrzewaniem, no musi mieć trochę mnożnik, przelicznik. No i jeśli myślicie, że to dotyczy tego limitu plus na przykład limit związany z posiadaniem samochodu, no ja to bym miał tutaj też znowu chlapane z powodu zaparkowanych przed chałupą trzech niemieckich diesli, tych najbardziej kopcących, co to jeszcze była afera z nim związana, to też, proszę Państwa, nie. Znaczy oczywiście tak, te dwie sprawy będą w paszport wbijane, ale my mówimy, proszę Państwa, o znacznie głębszej paranoi. Na przykład o rzeczonym schabowym, czy o steku. Jeśli cały system miałby być stworzony, analizujący to, co dany obywatel kupuje i w jakim w związku z tym stopniu przyczynia się do emisji CO2. No wiadomo, żeby wyprodukować się schabowego, to trzeba więcej CO2 niż liść sałaty, czy pójść na pole pozbierać lebiodę i zjeść, a polecam wyjątkowych, znaczy nie wyjątkowych w ogóle, polecam lebiodę jako... Przyrządza się to jak szpinak mniej więcej i naprawdę smakuje nieźle. Smak z dzieciństwa. No ale to nie w ramach, proszę Państwa, ideologicznej paranoi. No i teraz, proszę Państwa, takie podstawowe powstaje pytanie. O co tutaj, proszę Państwa, chodzi? No, jedni krzykną globalizm, pan Klaus, pan ten, jak on tam, Bill od okienek. To wiemy, to znamy ten argument. No inni krzykną, że jak zwykle kasa, misiu i tu też będzie się to wszystko zgadzało. Natomiast mnie, proszę Państwa, nieodzownie i niezmiennie kojarzy się to zawsze z jednym i tym samym. To jest, proszę Państwa, po prostu marksizm. To jest marksizm w czystej postaci. To jest budowa nowego człowieka. Czy to będzie deputat, jaki tam musieli rolnicy oddawać w czasach, gdzie miało dochodzić do kolektywizacji, czy to będzie paszport karbonowy, no to jest, proszę Państwa, tylko narzędzie. A tutaj chodzi o budowanie nowego człowieka, o całkowitą zmianę przyzwyczajeń człowieka. To, że się coraz częściej mówi o zakazie hodowli jakiejkolwiek, no to, proszę Państwa, prosta rzecz, prosta rzecz. Plus pieniędzy, oprócz tego, że chodzi o pieniądze, bo wiadomo, że łatwo by próbować jakąś ciapę tam z, nie wiem, z dżownic i właśnie posypaną lebiodą, pierzynką lebiodową, ale to też prócz wielkich zysków tym wywołanych, to chodzi o to, żeby człowiek właściwie był sprowadzony do to proletariatu i to najlepiej lumpen proletariatu, czyli szarej masy, gdzie indywidualność wszelka jest zabijana, a wszyscy jedzą, robią i machają takimi samymi legitymacjami, jak kiedyś w Polsce obowiązywały powszechnie te czerwone takim ze sprutem PZPR wytłaczanym. No tak teraz proletariat, czyli klasa pracująca, a w tym przypadku jedząca dżownicę i lebiodę miast i wsi, sprowadzona jest do jednej masy, a zabija się wszelką indywidualność. Natomiast jeśli ktokolwiek podskoczy i będzie chciał się zachowywać indywidualnie, no to proszę Państwa, to tą terminologię, tą nomenklaturę przeciwstawiającą się niewygodnym też znamy. To są kłacy, to są szpiedzy imperializmu, to są wywrotowcy, którzy teraz są nazywani płaskoziemcami, szurami, foliarzami, oszołomami i tak dalej. Proszę Państwa, to nie jest przypadek, że w takim lewackim kraju jak Francja najmocniej w tej chwili propaguje się tego rodzaju idiotyzmy szkodliwe ze wszech miar. No to Francja z tych krajów zachodnich, oprócz Włochów,
No i we wczesnej fazie Hiszpanii, bo to wiadomo jak się później skończyło, to na zachodniej, w zachodniej części Europy to jest jedna z największych propagatorek komunizmu i fascynacji. Tam francuska lewica to przecież latami się fascynowała nawet okresem stalinizmu w Związku Radzieckim. Także tutaj nie jest nic, nie ma nic nowego, proszę Państwa. To jest kontynuacja starego, dobrze znanego od jak najgorszej strony, przynajmniej przez takich już starszawych panów jak ja, którzy przeżyli w komunizmie 17 lat, przepraszam. No wiadomo, że nie całość to było świadome przeżycie, ale to jest na tyle świadome, żeby doskonale wiedzieć, czym to, chciałem powiedzieć pachnie, ale czym to śmierdzi i jak bardzo trzeba się trzymać od tego z daleka. Proszę Państwa, broń Panie Boże łykać te wszystkie kretynizmy podporządkowane ideologii, podporządkowane budowie nowego człowieka, czyli broń Boże pakować się w marksizm w takiej czy innej postaci, czy to będzie paszport karbonowy, czy deputaty, czy legitymacja PZPR-u, czy jakaś inna, za przeproszeniem, cholera. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że tak jak wielu straszyło, że te paszporty pomorowe będą już obowiązywać do końca świata i jeden dzień dłużej i że w ogóle będą tam gromadzone wszelkie inne informacje, no to zdechło. Miejmy nadzieję, a nie tylko nadzieję, ale przekonanie i zaangażowanie, aby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tego rodzaju pomysły no, padały i to, jak muchy i to na starcie, w fazie, gdy się je próbuje wprowadzać, bo im mocniej się to zakorzeni, no to wiadomo, tym trudniej będzie to wyplenić. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.